Ten czas na odcinek, który odbędzie się bez naszej głównej postaci, która była, no bo niestety, jak dobrze wiemy, w poprzednim odcinku zmarła. Exactly. To będą dziwne, bzdurne simsy, tak tu bione, bez Marianny i bez Jeremiasza gdzieś tam w tle i bez Petera i w ogóle, ale mamy Leona, mamy Borysa, mamy Amelię, Sol też będzie, więc więc damy radę. Ja w nas wierzę. Damy radę. Fun fact: jeszcze nie mam. Najnowszego dodatku, w, jakby w głównej grze. Możecie, jeżeli jesteście zainteresowani nowym dodatkiem, czyli Destiny 4. Zakochajcie się, to zapraszam Was na moje inne odcinki, bo tam właśnie mówię o tym dodatku. Co i jak. Jest przegląd kasa, jest przegląd trybu budowania i jest live, w którym grałem właśnie ten dodatek. I moi drodzy, na wstępie w sumie chcę Wam powiedzieć, że zrobiłem małe tutaj. Ej, małe przemyblowanie w naszym e, mieszkanku. E, no, mianowicie, tak jak wiecie, tutaj teraz urzęduje Leon, tak, więc tu wszystko praktycznie zmieniłem. E, tu też zmieniłem troszeczkę łazienkę, no bo Leon jest, że tak powiem, tym młodszym, tym nowszym pokoleniem, więc troszeczkę bardziej jest nowocześnie tutaj wszędzie. Tutaj też jakieś nowsze. Yy, szafki, wanna i w ogóle więc okej. Okay. Kuchni i salonu jadalni nie zmienia, znaczy przepraszam, salon zmieniłem, no bo też nie ma tych szafek tutaj, bo szafki są teraz tutaj. Tutaj zrobiłem taki taki oldschoolowy, oldschoolowe biuro. Niech tak będzie, niech tak zostanie. Tu jest spokój młodego, na razie jest to łóżko, ale jak dobrze wiecie, jeżeli się poprzedni odcinek, to dzisiaj będzie mieć urodziny, więc tu to łóżko zaraz podmienimy. No i tutaj mamy taki pokój, że tak powiem, gościnny, w którym na razie się goście Emilia, ale jak, też jak dobrze wiecie z poprzedniego odcinka, Emilia będzie dzisiaj się z nami żegnała. Rzucamy Emilię gdzieś tam w świat, niech ona sobie żyje po, po swojemu. I z tego co widziałem, kury już tutaj y, krzyczą, że są głodne i no, w sumie się im nie dziwię. Jak tam jajko, jak tam jajko? Jakoś zepsute, możliwość wyklucia? tak. Czy... Czy ono się nie wykluło? O nie, dlaczego się nie wykluło to jajko? Excuse me. No dobra. I teraz dostajemy mniej, bo mamy mniej osób w rodzinie. O nie. Nie się z tego kosza, bo ten kosz dodaje 10 simolonów za każdego sima w rodzinie. A ze względu na to, że jest mniej simów w rodzinie teraz, no to dostajemy mniej. A jaj. Idź, rozrzuć karmę w okolicy. kliknęcie to dwa razy. Kliknijcie zbierz jaja i posprzątaj kurnik. Ten kurnik ogólnie rzecz biorąc jeszcze zostanie z nami. Jeżeli wpadacie często na live, to wiecie, że buduje nowy dom do bzdurnych Simsów, w którym będzie akurat mieszkał Borys. Więc ten dom jeszcze na razie zostaje, więc na razie jeszcze jakby Leon się będzie zajmował kurnikiem i w ogóle, i w ogóle. więc... Gdzie są te ziarna? Aha, tu są. Mega dziwne. Sześć jajek, aż zebrałeś, chłopie! That's actually cool. No tak, ty jesteś zły, bo nie pamiętaliśmy o twoich urodzinach. Przepraszam, Leon. Ale nie tak miało być, zupełnie nie tak miało być. Nasz biedny... Yy, Borys jest głodny, więc... Borys, kliknę ci weź porcję. Ty jesteś smutny, no tak, bo ty jesteś smutny, bo ty widziałeś i Pitera jak umiera, i Marianna jak umierają, więc... Well... A oni widzieli tylko w sumie Mariannę, bo Peter tak umarł nagle, więc no. Inspiracja do życia, słuchanie mądrej Simki. Czy, czy to jest jeszcze po Mariannie? Czy to zostało jeszcze po Mariannie? Hmm, ale przykro. Czemu ta laska cały czas u nas stoi? Czy ty możesz... Rezytuj obiekt. Weź, wyślij ją do domu. Tak, ty oczywiście musisz ćwiczyć umiejętności aktorskie, więc sobie poćwiczysz dzisiaj. Ale najpierw w sumie możemy zrobić tort. Zrobimy tort, bo urodziny ma Borys dzisiaj. Tak, Borys się już buzuje, więc więc przydałoby się zrobić szybko te ten tort. Tak pomyślałem, żeby może zaprosić też e, Sol i zaprosić zaprosić też e, Małgorzatę, no bo to jest Borys to jest, to jest jednak syn Małgorzaty, no nie? Ale... Nie, zróbmy to na szybko, a jak zrobimy to na szybko, jak będziemy wszystkich zapraszać, to to się będzie miało z celem, więc zrobimy to na szybko, więc Borys będzie mieć urodziny i tyle. Więcej ja, mnie potrzeba. Gdzie ty, ty Gdzie... Naprawdę to postawiłeś w tym... Okej... Okay. to to? Sol! To Sol, skoro już tu przyszłaś, to zaproś do środka. Sol, w takim razie jak najbardziej chodź do nas. Czemu? Gdzie... Próbowałeś śmietnik nam przewrócić, tak? Dobra, weź... Yy... Pomóż zmuchnąć świeczki. Borys, bzdura. Borys w piżamie? No dobra, no to... No, to będzie w piżamie, no, bywa. Oczywiście, musimy ogarnąć miniaturkę, żeby była. Mała kura wyro, wyrosła na kurę. Porys, widzisz? Mała kura ma urodziny wtedy, kiedy, kiedy, wtedy, kiedy ty. <grytanie> Okej, okay, motoryczne masz na drugim poziomie społeczne masz na drugim umysłowe, na, na, na pierwszym masz społeczne. Umysłowe, umysłowe też masz na pierwszym i kreatywne masz na pierwszym. Dobra. Ja bym tobie dał umysłowe. Komunikacja, myślenie, wyobraźnia, poruszanie się. O... To może nie mały geniusz? Tylko motoryczne o buziak. Niech będzie, za jaka może być. Idzia mamy 21, czyli 2 plus 1 to 3, czyli raz, dwa, trzy. Zapaleniec. Nie to miałem na myśli, ale. Bo ja mam plan ogólnie. Mam plan na Borysa, Ale nie widzę żadnych tutaj jeszcze tych e, żadnych aspiracji, które możesz mieć, więc więc możesz mieć e, zapaleńca. Borys może spodziewać się prezent od imienia Peter. Od sumienia o imieniu Antoni. Who the fuck is Anthony? Z moim Gustav, Gustaw. Co to są za ludzie? Co to są za ludzie? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, co to są za ludzie, naprawdę. Ja chcę otworzyć jego drzewo genealogiczne. No tak, ty jesteś od Baobaba i od Sereny, Charles. Ty nie jesteś dzieckiem Rupola. I ty też nie jesteś dzieckiem Rupola? Ona jest dzieckiem Rupola, tak. To ja już skupiałem. Aha, Gustaw to jest twój przyrodni brat. Nie. Nie wiem w sumie, kim jest kustaw dla ciebie, ale okej. Okay. Ty chodź, mój drogi. Eee... Gdzie to może być? W przyjaznych? Poproszę o dołączenie do, do rodziny. Niech już się Sol do nas wprowadzi. O, rachunki! 5000? A jaj, kramba. Dobra, Sol, ty się przeprowadzasz do nas. Czy bierzemy jakąś kasę? Wydaje mi się, że nie bierzemy żadnej kasy od nich. Niech. Nie, nie bierzemy. Nie bierzemy. Zostańmy tak jak jest. Super. Sol mieszka już z nami. Sol już. Aaa, i Sol też będzie miał urodziny. Uh -huh. Ty jesteś kierowcą przestępców? Naprawdę? Okej. Okay. No dobra, niech będzie, I guess. A ty, moja droga, skoro już tak wszyscy się tutaj wiecie, to ty oddziel się ro od rodziny i przeprowadź Emilia w sensie. Oj, sko skoro ten, to, to jeszcze możesz. Jeszcze na szybko sprzedaj, na szybko sprzedaj. Żebyśmy mieli kasę. Z... Oddziel się od rodziny i przeprowadź. O nie, no nie w ten sposób chciałem. Chciałem po prostu, żeby zniknęła. Dobra, jeżeli chodzi o zmianę strojów Borysa, to zrobię to później. Teraz jedyne co zrobię, to zmienię mu łóżko. I tu wam powiem, że w tym pokoju jest trochę hintów yy, nawiązujących do tego, czym Borys będzie później. W jakim kierunku będziemy, będziemy szli z Borysem, ale to sobie możecie zgadywać, co może być tym hintem, bo tu jest dużo różnych rzeczy. Dobra, Leon e, i Sol. W końcu jesteście razem, moi drodzy. W końcu jesteście razem. Znaczy, mieszkacie razem. Jesz jeszcze ra razem być nie jesteście. W sensie jesteście, ale. Y, no, wy jesteście tylko parą, prawda? Tak, to jest twój chłopak. No, Leon, ty musisz jeszcze na pewno y, wziąć tą przesłuchanie, bo ostatnio ci nie poszło zupełnie. Królewską szaradę. To brzmi ciekawie, więc tak, tak zrobimy. Siódmy poziom charyzmy potrzebujesz. Masz idealnie, ale. będziesz mógł się poduczyć tego poziomu charyzmy, tak po prostu. Nic ci się nie stanie, jak trochę poćwiczysz. A może ci się wręcz przeciwnie, bo może ci się wbić kolejny poziom. A najpierw weź się w i weź w sumie pójdź pooglądać, albo nie wiem, pograć, bo tobie zabawa spadła. A tą energię po prostu, jak pójdziesz spać później, to no. Oni. Patrzcie, że to jest teczka na prace domowe. To jest Marianny. How oh, sad. Tak mnie zastanawia to z tą twoją karierą przestępczą. Czy ja chcę, żeby, żebyś ty była w karierze przestępczej i masz złą reputację? Ajajajajaj. Nie zapowiada się to dobrze. Mm -mm. A jak wbierzesz ten poziom Leon, to będziesz mógł się pouczyć e, umiejętności aktorskich też. Bo to też ci się przyda, co jak co. Co? Ty masz miksologię na 10, umiejętności taneczne na 5? Dam! I masz tak. Chwila, masz majsterkowanie na piątym, malowanie na drugim, organy piszczące na drugim, snowboarding na drugim, sprawność fizyczna na trzecim, złośliwość na czwartym. Kurde, nie masz gotowania. A tak to bym cię wysłuchał. Who is that child? Czy Sol lubi pracować nad sprawnością fizyczną? No, po jej umiejętnościach tak średnio, więc nie, nie, nie klikam ci tego. Mm. Kurde, ja się poważnie zastanawiam. Wiecie, to na razie i zostawię tą karierę przestępczą. Nie ma to, nie ma tragedii, ty masz co prawda czwarte pewien złośliwości, powinnaś mieć ósmy, więc zanim awans dostaniesz, to i tak by trochę minęło, więc cięć sobie w tej karierze. Dostałaś, dostałaś okresu, o nie. Można było kupić te, te rzeczy? Wonderful Whims, kup produkty? Tak, można. O, to jest twoja mama? Właśnie, twoje drzewo genealogiczne też będę musiał sprawdzić. O, a tu, tu młody dostał zabawki. Więc je wrzucimy Borosowi do, do skrzyni. Dobra, i Sol, pokaż te swoje te drzewo analogiczne. Zora i, i Cecil są twoimi mamami. Obydwie. Au oh, cute, jak uroczo! Zaproś do środka i w sumie, Leon, ty się możesz z nią zapoznać. Możesz, uprzejme zapoznanie. O, już się przytulacie, no i super. To się znów gra mi się zaczęła zacinać. O, oh. wystarczyło ponarzekać. Wystarczyło ponarzekać. Ach, wspaniałe. Co, ale ja na pewno ci zmienię y, tą drama -lama, no bo to jest aspiracja, która jest dla nastolatków chyba, i tobie się jakoś, nie wiem, cudem, przypadkiem przerzuciła. Tobie możemy, możemy w sumie dać tą mistrznię mis miksologii. Czemu by nie? To jest Zora, to jest Zora, tak. Cecil jeszcze nie przyszła nas odwiedzić. Ale w sumie możesz zaprosić Cecil tutaj? Zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Też by się przydało, żeby Leon się z nią zapoznał. O, jest i Cecil, więc w sumie Leon możesz się z nią przywitać od razu. Uprzejme zapoznanie. Wiecie co, tak, patrzą, pa patrząc się na ten śnieg, jest tak miło. Jest tak miło, bo dzisiaj jest znowu tak tragicznie gorąco. Że ja się dziwię, że ja stwierdziłem, że dzisiaj nagrywam. Naprawdę jestem w szoku, że stwierdziłem, że to dzisiaj jest idealny czas na nagrywanie. O Cecilie, trochę mniej lubisz niż Zorą. Kiedy dorosnę, kiedy dorosnę, chcę zostać ninja. A co muszę zrobić, żeby. Co? Zacznij ćwiczyć sztukę skradania się, nie wiem, cokolwiek. Te niektóre rzeczy są tak bez, bez sensu, te powiadomienia. Czy ty nie możesz dzisiaj do pracy? Nie. Ty w ogóle pracujesz tylko w środę i soboty. Nie, to ja ci zmieniam tą pracę. Nie ma takiej opcji. Nie, 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 kliknijmy ci znaleźć pracę, bo tak to nie będzie. Mm -mm. Nie będziesz pracowała tak krótko. Takie w stylu, właśnie 9.17. 17 Albo możesz być w sumie miejską projektantką od 9 do 18. Miejska projektantka zarabia trochę więcej, no nie, nie oszukujmy się. Tylko to też jest 9 godzin. A tu masz 8. Dobra, to chodźmy na te 8. Tak, tak, tak. Wolimy zamienić z, z bycia przestępczynią na na bizneswoman, tak, zdecydowanie dobra, słuchajcie, młodemu też zmieniłem po prostu ubrania zapomniałem niestety wam pokazać tak więc tak, tak wygląda jego jeden strój na co dzień, drugi i trzeci, tak wygląda jego oficjalny nic specjalnego sportowy, do snu imprezowy, na dopływania na gorącą pogodę i na zimną pogodę, więc nic, nic specjalnego, połowy z nich i tak zresztą nie, nie użyję pewnie. A i też tak w ogóle, y, słuchajcie, podjąłem decyzję, że teraz będziemy robić to troszeczkę inaczej, bo na przykład jeżeli młody już będzie mieć szóstkę w szkole, to go wtedy postarzymy, czyli tak jak zrobiliśmy to z Emilią na samym końcu, tak w ogóle, więc tak też zrobimy. Zora, czy ja powiedziałem, że możesz nocować u nas? Ale w sumie dobra, może być. To jest, to jest gościnna sypialnia, niech się gości jak potrzebuje. Co tu wybudował badania? Badania? Bałwana, the fuck? Nie widać, nie widać kto. Snowpal zniszcz. No, zniszczyliśmy go kodem. Cóż, no jakiś błąd chyba. Nie możesz tutaj przejść? No nie mówcie mi, że coś zepsułem z tym łóżkiem. Śpi, ale przez co nie możesz przejść? Oh no. Możliwe, że to przez ten stolik w sumie. A teraz możesz? O, teraz możesz, czyli to faktycznie był stolik. O, Leon stracił swój styl życia szczęśliwego singla. No i całe szczęście. A i tutaj też nie widać tego, bo jest śnieg, ale postawiłem grę w klasy. Żeby. Żeby młody jak coś, to mógł sobie po później pograć, jak już nie będzie śniegu oczywiście. Martyla Laurent nie żyje? To, to była ta, co ona, ona, ona stała na początku... The fuck? Ona tu dzisiaj stała jeszcze. Dzisiaj na początku odcinka ona tutaj stała. I ty jesteś smutny, tak? Dwa dni, no. Ja pierdzielę Ja to usunę, bo oni się tak nie znali. W sensie byli tutaj najbardziej... Z Mieli najwięcej, ale... Tak to be honest, oni się w ogóle czasu nie spędzali razem, więc... Masz strasznie dużo duchów tutaj. I to będzie bardzo dobre z nową e, aktualizacją, bo z nową aktualizacją będzie można usuwać jakby, ukrywać te e, relacje, więc będzie można ukrywać te duchy. I na przykład kury będzie można ukryć, duchy, więc to, to będzie bardzo cool. O, wena, z Weną będzie musieli przyjść się do weterynarza w takim razie. To dobrze. Dobrze, że mamy... Yy, na dziewiętnastą dopiero przesłuchanie. O, o nie, zepsunął się prysznic, i młody ty wstałeś. I mryga ci, że już przestaniesz być smutny. Bardzo mnie to cieszy. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Nie dotykaj się nawet tego grilla. No, zamknij i wracaj do domu. Nie ma. Nie ma takiej opcji nawet. Właśnie, i Sol dzisiaj idzie do pracy. Młody też idzie się dzisiaj do szkoły. Nie odrobiłeś pracy domowej, co prawda. Więc możesz, chociaż możesz zacząć. Chociaż tyle. I młody przyszedł w ogóle odrabiać lekcje na swoim biurku, a nie przy stole. Mimo, że on stał tutaj, jak mu klikałem. Bardzo, bardzo, bardzo cool. Możesz jeszcze poćwiczyć umiejętności aktorskie. A Sol, co ty musisz do... Ty musisz wypełniać raporty do pracy. A i w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że ja zmieniłem, <laughs> zmieniłem kanapę. I, i fotele. W sensie, są w tym samym kolorze ale są zmienione na, na jakiś z modów. Stwierdziłem, że właśnie Leon sobie zmieni tak takie większe rzeczy w domu, jak na przykład właśnie to no, tutaj jest zmienione, no w sumie wszystko jest zmienione, oprócz kuchni i jadalni, bo on, one mi się dalej podobają. No i stwierdziłem, że zmienimy salon, bo jakby podobał mu się, po, podobał mu się to, co było kolorystycznie, kolorystycznie, ale było dla niego przestarzałe, więc sobie stwierdził, że sobie zmieni. Może żeby iść już z Weną do weterynarza, Tutaj. I w ogóle dodałem go bardzo dawno temu i o nim zapomniałem, jak wcześniej szliśmy z Beną do weterynarza. O, no tak, zapomniałem, że w San nie ma śniegu. No i w sumie, patrzcie, patrzcie to w ogóle. Hmm. Ich pierwszy, pierwszy dom. Taki dom, dom faktyczny, a nie, a nie, że wiecie, e, a nie, a nie, że mieszkanie. No bo to, gdzie pierwsze Marianna z Jeremiaszem mieszkanie, no to było mieszkanie, tak, no wiadomo. Jeśli była fiesta, się jutro zacznie, okej okay. Bo Wena będzie na leczeniu, to stój przy Wecie, przy żeby wiedzieć co jest Przepraszam bardzo Cyklon Czemu ty gryziesz Weta, jak Wet powinien leczyć naszego zwierzaka? Come on Kosztowne leczenie Dobra, kosztowne, niech będzie kosztowne leczenie I co, i po problemie? I po problemie, Wena jest zdrowa To ty robisz, babo co to jest w ogóle za podglądanie nas? Randomizator kup to jest w sumie. Ale w sumie możemy to kupić. Możesz to od razu dać. Wen... Gdzie jest Wena? Aha, Wena. A propos. A propos kup. Wena właśnie kupa. Okej, okay, czyli my zdążyliśmy. My się wyrobiliśmy ze wszystkim. Znacznie, znacznie wcześniej. Ej, i dalej nie mogę dać Wenie tego. Może muszę kliknąć na Wenę jakoś. Opieka nad zwierzakiem z strój? Nie. Nie. Oj, da, daj smakowego do weterynarza Okej okay. Jak ogarniesz sprzątanie, moi drogi To będziesz mógł e, Będziesz mógł się wrócić i poćwiczyć umiejętności aktorskie trochę O, wrócił Borys O, obrazek jakiś przyniósł How cute Da się to gdzieś... Nie, to da się po prostu na ścianie I szkoda, że tego się nie da na lodówce powiesić To byłoby mega urocze O, <grym> Hit Sol przyniosła 128 simolonów. No, Sol, ja nie wiem. Dobrze że, dobrze, że Leon raz na jakiś czas zarabia tak więcej. Bo tak, to ciężko by było, ciężko. Leon, możesz od razu podać też kolację jakąś? Może być. Mogą być kluski z czosnkiem. Trzeba się zająć ogrodem. To Sol. Sol, choć ty się zajmiesz ogrodem. Opryskaj przeciwko owadom. Leon za godzinę zaczyna przesłuchanie, ale zrobiłeś, zrobiłeś kluski, zrobiłeś, więc super. Młode, chcę się ciebie zapytać, odrobiłeś, super, jestem bardzo dumny z ciebie. Sol, czemu ty zebrałeś tylko plon marchewek? Aha, bo pewnie kliknąłem, zbierz plon marchewki, a nie zbierz cały plon. Jest taka możliwość, nawet bardzo duża. Tobie brakuje towarzystwa. Weź sobie chodź tutaj i... Rozmawiaj na, na czatrumie dla dzieci. To ci podwyższy trochę towarzystwo. Zabawę też moim zdaniem powinno, ale no. no... Niech już, niech już będzie tak jak jest. A, bo Sol, tobie też towarzystwo spadło. To nie, 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 nie. To chodźcie, obydwoje, usiądźcie sobie tutaj, w salonie. I sobie w salonie porozmawiacie. Jak na rodzinę przystało, w sumie. E, przyjazne, głębokie. Dyskutuj o nie wampirów. Adoptuj z obowiązkiem opieki. W sumie na razie nie, bo na razie... Sol i Leon nie są razem, więc w sumie nie. Na razie. Na razie nie. Przesłanie zakończone sukcesem. Super. I teraz chcę w takim razie Leon zobaczyć, co ty tam potrzebujesz. Ćwiczyć dramatyczne sceny, rozwijać umiejętności aktorskiej i charyzmę. Dobra, to zapraszam do rozwijania umiejętności aktorskich. <grym> Wyna jest nie swoja. Dlaczego? To Sol, wstań i, i ja chcę się dowiedzieć, co jest. Co się stało? Dlaczego wena jest nie swoja? Pożar? Excuse me, jak to zapalił się kwiatek, który stał po prostu na stole? Sol, idź to ugaś. Wynaj jest bardzo chora, trzeba zabrać ją do weterynarza. Ano tak, tego nie ugasi, bo to jest w ogóle... To jest kolejny raz, jak pali się coś na stole i nie możemy tego ugasić. Nie możesz, tak? Nie możesz. I co? I spali nam się... O nie, strażacy są już w drodze. Ej, no zobaczcie, no... Ale ja nie rozumiem, dlaczego nam się pali... Stół. No i co? I co? To się dalej pali. Halo! O, pożar zgasł. Udało się zgasić pożar? No w życiu bym tak nie powiedział, że się udało. Wena się pali! Nie, Wena. Ej, ej, ej. Mmm. <grym> się znowu pali. To było, to było stresujące. Bardzo. Z któryś raz już, jak nam się pożar wzniecił na tym. Na stole. Zupełnie nie rozumiem, zupełnie. Ale jak to zimowa fiesta dzisiaj? The fuck! Naprawdę nie mam pojęcia. Nie. Nie mamy domku przedekorowanego. W sensie nie mamy żadnej choinki ani nic, ale no. Mamy przynajmniej z zewnątrz przedekorowany dom. To powinno wystarczyć. To, skoro pierwszy tak rwiesz do wstaw. Aha, bo ty masz urodziny dzisiaj, no tak. E, dobra, to ale tak, tak czy inaczej, skoro się tak rwiesz, to zapraszam rozrzucić karmę w okolicy. Zapraszam zabrać je i zapraszam posprzątać kurnik, bo już jest tak brudny, że aż śmierci. No ale po co? Po co? Po co? Po co? Kupa! Złota kupa! Leon, 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 Leon. Podnieś złotą kupę. Podnieś złotą kupę. 25 tylko. Naprawdę. Ile jajek? 9 jajek. O nie wszystkie kury, wszystkie kury myślą o odejściu. No nie. Już jesteście nakarmione. Będzie Git, mówię wam. Ale nie, no tu już jest lepiej. O, to też tu jest brudna. O, tu też jest lepiej. To zaraz będzie, wszystko dobrze. Wow, w tym domu nikt chyba nie jadł razem, tak, żeby jeść, żeby siedzieć i jeść i rozmawiać. Wow, w szoku jestem. Leon, idź e, ćwiczyć umiejętności aktorskie, bo to dalej nie, nie masz zaliczone. Dramatyczne sceny to pewnie z kimś. Lub odegraj dramatyczny monolog. Na tobie mogę to kliknąć? Scenę z musicalu... Nie mogę na tobie, chyba, że w działaniach. Nie. Ja nie rozumiem. Nie wiem, jak to mam odegrać. O! Mały kogut jest już w pełni dorosłym kogutem. Wiecie co? Ja chyba dodam... E, tutaj... Gnomy. Gnomy naprawiają. Więc totalnie dodam tutaj gnomy, nie? Żeby, żebyś od czasu do czasu coś tam naprawiły. Bo dosłownie... Tutaj się wszystko co chwila psuje I nie ukrywam, trochę wydając na to kasę To trochę tracimy A jakby miał on wszystko naprawiać Tragedia O, Sol, skoro tu już jesteś No śmierdzi kuweta, więc posprzątaj kuwetę Ty w ogóle będziesz miała potrójne nazwisko Solin, Bertin, Nowak, bzdura Pewnie się nie zmieści Nie no, zmienimy jej po prostu na bzdura No come on, nie będziemy jakoś tak, nie wiem, wydziwiać Z tymi imionami i nazwiskami Ale nie dużo ci brakuje Nie dużo ci brakuje Do nowej tego. Lubisz ogrodnictwo? Tak, Sol możesz lubić ogrodnictwo. Leon, naprawdę niedużo ci brakuje. No i mamy siódmy poziom. Super. Bardzo mnie to cieszy. A teraz musisz rozwijać charyzmę. Nie możesz? Czemu? Ostawienie aktywności. Aha, dawno nie ćwiczyłeś. No dobra, no to choć. Ale nie możesz ćwiczyć, bo jesteś zbyt spien, Zbyt nieswój. To, to co ty chcesz zrobić? Chodź porozmawiać sobie z Sol. Możesz usiąść i rozmawiać tutaj. I w sumie, o, w sumie właśnie możecie robić te takie świąteczne rzeczorki. No i ty masz zapełnione urodziny. No to, o tam. Już tak nie narzekajcie na te urodziny. Wszyscy, zdarza się, zdarza się każdemu. Poszukaj prezentów z okazji zimowa fiesta. O, tak, totalnie. Gnom zawsze twój maluch. O, i tu mamy jakiś ogromny trybolit. To było w tym, więc to też możemy sobie tutaj wrzucić. Bo mamy tego akurat sporo. Gnoma, gnoma możemy gdzieś postawić po prostu. Nie chcę stoi tutaj. No, nie, 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 nie. nie Leon, ty nic nie robisz. Nic nie robisz. Eee, eee, gdzieś uciekła tak w ogóle. Nawet nie wiem gdzie. Leon, bardzo chcemy, żeby dołączyć do klubu do. Ko koloru uzupełniający Nie, 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 nie. O, e. Nie po niego zadzwoniliśmy, ale. No ok, skoro ktoś tutaj był inny, do którego trzeba było wezwać policję, to dobrze. Tu jest ta laska. Aha, bo ona sobie tak chodzi po mieście i tak se... <laughs> ona pali. To by się zaliczyło już ćwiczenie rozwijanie charyzmy? Nie. A ty... Ach, no tak, bo ty nie możesz. Ty robisz sobie specjalnie pod górkę, mój drogi. Naprawdę. Weź. Weź kąpiel z bąbelkami, może to ci pomoże. Mam ogromną nadzieję, że to ci pomoże. A ty możesz w ogóle poszukać yy, prezentów? Tak, możesz. To chodź, to może ci się spełnią te prezenty. Szczególnie, że ty to lubisz. No, coś znalazłeś, ale. Ale nie mam pojęcia, co. To jest w ogóle jakieś świadectwo ukończenia liceum. Nie wiem, czyje to pewnie. To jest pewnie tej. Emilii. Raczej na bank to jest świadectwo ukończenia. Po Emilii. co? postanowiłem im w ogóle zrobić taką ścianę, taką pełną wspomnień. I ta ściana będzie z nami chodziła. <grym> Też tak powiem, między domami, więc to. to... Na spokojnie, chociaż w pewnym momencie ona będzie znacznie za, za duża. To, no to się ogarnie się jeszcze. I mamy znowu kolekcjonerskie talerze dekoracyjne. Nie wiem skąd one się biorą. Młody, bo to stoisz w piżamie w ogóle w śniegu. to z domku do zabawy w stanie rozbawienia. To jest domek do zabawy? Obiekty typu domek do zabaw można kupić w trybie budowania pod kategorią poza domem. A, czyli, czyli nie wiem o co chodzi. Dobra Leon, spróbuj to naprawić po prostu. Może ci się uda. I dalej jesteś bardzo niesfójno o, już nie jesteś bardzo nie Już nie jesteś bardzo nie to już ci od razu klikam. Bo nie, najpierw kliknę ci, żebyś poszedł poćwiczyć. Może ci minie to, że to 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 odstawienie aktywności. Nie, 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 nie Co? Zadzwoń na policję! No bo chłop zaraz nam ukradnie połowę domu! O! No co za typ! No chyba nie! Leon, call the police. Jesteś na dole i ty nawet nie wiesz co się dzieje. A oddadzą nam te rzeczy? No, nie, 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 halo? Excuse me! No pół chałupy nam zabrał typ O oh, Jesus. O oh, Jesus. No to ja nie wiem. Ja nie wiem czy my się w ogóle wypłacimy z tego wszystkiego. Dobra, wydaje mi się, że wszystko. Że wszystko im kupiłem No i straciliśmy dużo kasy. Ale cóż, Solin i Wena się teraz przyjaźnią. Bardzo cool. Bo my sobie musimy porozmawiać, panowie, bo ja potrzebuję moich rzeczy z powrotem. Final witness statement Jezus, aż zesrałem, to babcią mróz tylko A dobra Kto to babcia mróz? Będziesz go poprosił o prezent Oby nam dało coś drogiego Pro, okradli nas w święta Okropny prezent, kostka przyszłości Hit Chodź ty też poprosi o prezent Ty się pewnie musisz, tak, ty się musisz z nim powitać Ty się powitaj z papciem mrózem i teraz poprosi o prezent Poproś o co? Poproś o co, co tam było? Co, co, co? Poproś o zostanie ziomkiem ze stoku. Ewidentnie, papcio mróz jest ziomkiem ze stoku każdego. Sol, a ty co dostałaś? Ekspres do kawy. No dobra, a młody co ty dostaniesz? Choć przyjazne powitanie z papciem mrozem. Poproś o prezent, mój drogi, skoro się już z nim powitałeś. Nie rozmawiaj z nim po prostu, nie, nie obchodzi nas rozmowa. Oby coś drogiego. Proszę. Pewnie dostaniesz jakąś zabawkę po prostu. Dą pan uszak. No to żeś dostał. Uhuhu. Za postawmy. Express do kawy za 365. A ty kostkę przyszłości dostałeś? 325. Well. Nie ma tragedii, bo mogłeś dostać nic. My mamy te plakaty, które możemy sprzedać. Wybuchowa usterka jakaś. Wybu Co wybuchło? No nie mówcie mi, że coś wybuchnie. Bo ja się w to nie będę bawił. W sumie Sol, będziesz mogła podać kolację jeszcze. Tosty z serem niech będą. Niech młody ma coś od życia. W sumie walka się tam chyba zaczęła. Młody, nie, 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 nie. nie, Żadnego tortu. Żadnego tortu. Choć młody możesz sobie zjeść tosta z serem. Proszę bardzo. Leon, ty też skoro wstałeś, miałeś koszmar. Wiecie co, ja... Usunę to po prostu standardowo, bo... To się badrzy. Strasznie się Nie Niby coś jest zepsute, ale tak naprawdę. Marianna! Hello! Mo. Wszyscy na jedzeni, na, na siusiani, na myci, na cieszeni. W miarę. To się bardzo cieszę. I moi drodzy, to byłoby na dzisiaj na tyle. E, w następnym odcinku będziemy mieli już nowy, 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 nowy dodatek, więc mega, mega, mega się jaram. Bo nowy dodatek oznacza to, że będzie się działo znacznie, znacznie jeszcze więcej niż dzieje się obecnie. Mimo że na przykład dzisiaj nas okradli święta, to, to ja pozostawiam bez komentarza, bo to jest po prostu śmiech na sali. Naprawdę. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SIMSYK, jeżeli będzie, będziecie kupować jakiekolwiek rozszerzenia do Simsów. Zostaje mm, za to 5%, więc bardzo, 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 bardzo wam dziękuję. E, I co? Jeżeli materiał Wam się spodobał, spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli kanał Wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, aby być z filmami na bieżąco. Widzimy się w tym tygodniu w kolejnym odcinku. Nie z bzdurnych Sims'ów, ale z czegoś innego. A za tydzień z bzdurnych Simsów. Mm, buziole paju!